z nami jest Ela Piorun, projektantka, która ubiera pierwszą damę. Dobry wieczór, Elu. Dobry wieczór. Elu, zapytam Ciebie tak trochę bardziej prywatnie. Jaki Ty styl preferujesz, Ty jako Ela Piorun? Ja się lubię ubierać w zależności od okazji. Każdego dnia mogę chodzić w dżinsach lub w fakiecie. Kiedy idę na galę, zakładam sukienki i czarny jest moim ulubionym kolorem, aczkolwiek ostatnio coraz częściej sięgam po jasne kreacje. Także tak naprawdę to wszystko zależy od pory roku, od mojego humoru, od mojego nastroju. Czyli dopasowujesz to, co się ubierzesz, do aktualnego stanu, można powiedzieć, psychofizycznego. Dokładnie. A zdradź nam, jaki kolor i jakie fasony preferuje nasza pierwsza dama? Tak jak każda kobieta, pierwsza dama ubiera się też w zależności od okoliczności, od pory roku. Także teraz stawia na piękne garsonki, bardzo starannie wykończone, które wykonujemy dla niej w naszym atelier. Tworzymy dla niej z serca i z charakterem, także proszę zauważyć, że nasza pierwsza dama zawsze wygląda elegancko, z klasą, zawsze wygląda pięknie i doskonale reprezentuje nasz kraj. Tak, to prawda. Co komu, ale nasza pierwsza dama jest zawsze wyśmienicie i z dużą klasą ubrana. A jaka teraz, czy masz jakieś swoje plany na najnowszą kolekcję? Jakiś pomysł, jakąś inspirację? Tak, u mnie zawsze dużo się dzieje. Na przykład jutro po raz kolejny będę reprezentować kolekcję Madame Niepodległa. Jest to kreacja stworzona, inspirowana latami 20. i 30. XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego. I właśnie podczas balu charytatywnego, balu niepodległościowego w hotelu Bristol po raz drugi zaprezentuję kolekcję. Ile looków zobaczymy? Jutro zobaczymy 30 looków. Są to, tak jak wspomniałam, looki inspirowane latami 20. i 30. Są to piękne suknie i wieczorowe, i suknie dzienne. Będą doskonałe nakrycia głowy, także warto ten pokaz zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i miłego wieczoru życzę. Ja również bardzo dziękuję.